Księgi Izajasza. Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie. Podnieś mocno Twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem. Podnieś głos, nie bój się. Oto Wasz Bóg, oto Pan Bóg przychodzi z mocą. Jak ja to rozumiem, to wezwanie, żeby ruszyć czasem z kanapy i zrobić krok do drugiego człowieka, aby go pocieszyć, pokazać mu, jak Bóg jest dobry, opowiedzieć komuś o Bożej Wszechmocy. Bóg zachęca mnie też do rozmowy z moimi bliskimi, żebym miała dla nich czas i cierpliwość w tym trudnym czasie, zresztą chyba dla każdego. To jest dopiero głoszenie dobrej nowiny. Ewangelii według świętego Marka. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Jan Chrzciciel wzywa nas do prostowania ścieżek Panu. Ja to rozumiem tak, żeby zrobić z tych ścieżek ścieżki proste, najlepiej szerokie. A szerokie są autostrady. A Carlos Acutis mówił, że Eucharystia jest autostradą do nieba.